Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo i dzisiaj mamy taki szybki i bardzo luźny temat, jakim jest poziom trudności ogólnie gier i konkretnie serii Halo. Miałem niedawno 8 odcinek swojego Let's Playa Halo 3, na którym grałem na poziomie heroicznym i gdzie się zaciąłem na pół odcinka w jednym miejscu, które musiałem przechodzić. No i pojawił się bardzo rozsądny komentarz, że no może dla celów pokazowych i dla płynności filmu warto by się przyłączyć na normalny, skoro są takie zacinki. I mnie to bardzo zdziwiło, ale zareagowałem tak bardzo nerwowo na ten komentarz. Sobie pomyślałem, co? Ja mam grać na normalu? Mam przechodzić grę z zawiązanymi rękami, zawiązanymi oczyma? Dla mnie to jest, wiecie, no wydaje się to takim dość sporym ułatwieniem i od bardzo długiego czasu poziom heroiczny jest dla mnie domyślny. Jeżeli gram w Halo dla zabawy, dla wiadomo, rozrywki, to jest ten najbardziej podstawowy poziom, no bo reszta jest stanowczo za łatwa, a legendarny to jest legendarny. Jego sobie odpalamy, jeżeli chcemy mieć jakieś wyzwanie, jeżeli chcemy poczuć się lepiej ze sobą, że jesteśmy dobrzy w te gry, że jesteśmy jakimś lepszym człowiekiem, bo przechodzimy Halo na legendarnym, to wtedy sobie odpalamy legendarny. Ale no jak wspomniałem, samo założenie tego filmu wspomina o obniżeniu poziomu trudności. I się zastanawiałem, czemu dla mnie takim skandalem byłoby obniżenie poziomu trudności. Więc tak, podstawowym i najbardziej takim standardowym powodem, jaki trzeba odhaczyć na początku, jest to, że cały Let's Play grałem na heroicznym, więc żeby zachować jakąś ciągłość, trzeba utrzymać ten właśnie poziom. No to jest standardowe, to już mamy z głowy. Musiałem się zastanowić, dlaczego mnie tak osobiście jakoś ubodła ta perspektywa konieczności, być może naciągającej grania na poziomie normalnym. Ogólnie z poziomami trudności jest taka zabawna sytuacja. Bardzo zgadzam się z niepopularnym twierdzeniem pojawiającym się tu i tam, że poziomy trudności to jest przestarzały wynalazek i trochę potrzebujemy takich poziomów trudności, których nie ma. Nie wiem, jak w grach serii Assassin's Creed czy Dark Souls, nie chodzi mi, żeby było tak łatwe jak Assassiny albo tak trudne jak Soulsy. Chodzi mi, żeby dostać jeden definitywny poziom trudności, który potem nie jest rozwadniany ułatwieniami, utrudnieniami, zwiększeniem poziomu życia wrogów, zmniejszeniem obrażeń naszej broni. Żeby, wiecie, takich sztucznych zmian, które tak naprawdę nigdy niczego nie dają. Na przykład ja bardzo szybko odzwyczaiłem się przechodzić FPS-y, moje ukochane Gearsy, które były moją wielką Xboxową miłością przed Halo w ogóle. Były typowym przykładem robienia złego poziomu trudności, złego utrudniania i potem złego ułatwiania naszych gier i należało po prostu zrozumieć jakiś środkowy poziom trudności, który był bazowo skonstruowany przez twórców i spróbować się jakoś z nim synchronizować. Na szczęście z Halo jest inaczej. Halo ma mądrze robiony poziom trudności. Całe Halo jest genialnie zaprojektowane jako świat i jako gra. Trzeba naprawdę zrozumieć, jak działa ten cały gameplay prezentowany w przygodach Master Chiefa, żeby wymiatać. Jeżeli przykładowo dostaniemy walkę z dwoma hunterami, z pistoletem plazmowym, tym grunciaków, i damy najniższy poziom trudności, to i tak się chwilkę z nimi pomęczymy. Bo to nie jest sposób, w jaki trzeba z nimi walczyć. A jeżeli wyjdziemy na, nie wiem, 40 gruntów, po polsku trepów, z chociażby podstawowym pistoletem, który wiadomo jest morderczą maszyną w rękach Master Chiefa, to nawet na najwyższym poziomie możemy się czuć bardzo pewnie, no bo są pewne aspekty designu i gameplayu w trepach, które można wykorzystać, korzystając z broni właśnie precyzyjnej, jaką jest podstawowy pistolet. No i na normalnych poziomach przestałem grać już dawno temu, jakimiś podstawowymi podejściami moimi do nowych gier było zaczęcie na poziomie tym nie najwyższym, ale takim nie najbardziej podstawowym. Różnie było przy różnych grach, ale przy Halo to się nie zmieniło, poziomy trudności są jakie były, nazwane są tak jak były i mniej więcej reprezentują to, co miały reprezentować sobą na samym początku. Na poziomie łatwym mój 5-letni syn jest w stanie przejść cały etap w Halo 4, a na legendarnym, wiadomo, można sobie kompletnie zepsuć dzień, próbując to przejść w tej wewte. Między innymi dlatego zdechła seria Legendarne Boje, bo
gdzieś się zaciąłem na końcu etapu po godzinie grania i no pieprznąłem pada w kąt gdzieś. I jak już wspomniałem wcześniej, Halo poziomy robi naprawdę bardzo dobrze. Dla mnie poziom heroiczny, tak jak pewnie dla wielu z Was, jest bardzo dobrym poziomem normalnym. I z czego mogło wynikać moje zacięcie wtedy? To będzie teraz takie tłumaczenie się, ale zrzucę to z siebie, niech będzie. Kiedy gdzieś po pół godziny film zaczyna się rozwlekać strasznie, wiecie, chcielibyśmy, żeby wszystko trwało tyle co prolog do jakiejś gry, 15-20 minut i odcinki, żeby śmigały. Kiedyś eksperymentowałem z takimi odcinkami i więc powróciłem do bazowania na po prostu misjach w kampanii. I jest już taki moment, kiedy człowiek chce coś pośpieszyć, a niestety jakaś taka podstawowa właściwość ludzka jest taka, że jak się zaczyna śpieszyć i przestaje się przekładać jak przy pierwszym podejściu, no to zwykle wychodzi to dłużej niż jakby zrobił to drugi raz na spokojnie. Ja jestem tego bardzo dobrym przykładem, bardzo lubię pośpieszać rzeczy i próbować sobie ułatwiać, żeby nie robić drugi raz tego samego. Ja już tam, nie wiem, jeden hangar na High Charity opanowanym przez Potop oczyściłem, poszedłem dalej, a potem już czułem się całkowicie usprawiedliwiony, żeby przebiegać przez to jak najdalej. No i wiadomo, jak człowiek się pośpieszał, to był nieuważny, popełniał błędy i skutkowało to dłuższym filmem niż bym miał, gdybym się drugi raz przyłożył do tego samego. Ale no nie wyobrażam sobie grania na łatwym poziomie, nie wyobrażam sobie zabijania elitarnych dwoma strzałami z pistoletu. No bo Halo jest zrobione tak, żeby czerpać satysfakcję z odkrywania tych różnic, z eksploatowania ich i z wyciągania wniosków z poprzednich swoich porażek. Zastosowanie granatów na grobki przeciwników, przyleptych na tych mocniejszych. Odpowiedni rozdział broni do zabijania. Ja mam takie kategorie. Kategorie broni ściągającej pancerz, precyzyjnej i do zabijania. Do zabijania na pewno. I wyczucie, kiedy potrzebujemy podstawowego pistoletu, żeby strzelić komuś prosto w głowę i go wyeliminować z walki. Czym najlepiej zdjąć osłony przeciwnikowi. Kiedy zaatakować wręcz, kiedy przeciwnik jest najbardziej wrażliwy na to. To są rzeczy, które zupełnie nikną na niższych poziomach trudności i byłbym na pewno w stanie na normalnym poziomie przejść taką grę na pałę. A jednak nie wypada mi tego robić na kanale poświęconym serii Halo. Bo jak najbardziej chcemy to tutaj celebrować. To, że Halo ma wyjątkowy poziom trudności, że naprawdę jest uzasadnienie stopniowanie tego poziomu trudności, to nie są ulepszenia tego, że mamy dwie tarcze elitarnym zdjąć na wyższym poziomie, tylko elitarni się zachowują trochę inaczej, więcej granatów rzucają, robią uniki, kiedy stracą swój pancerz i trzeba... Więc o ile muszę przyznać, że komentarz po zobaczeniu takiego... z serii porażek przy let'splayowaniu gry na YouTubie, to jest jak najbardziej uzasadniony, ale jednak chcę tutaj jasno powiedzieć, że podstawowym poziomem będzie zawsze heroiczny, jeżeli będzie cokolwiek grany na tym kanale, poza przypadkami, wiadomo, Halo Wars czy gry innego rodzaju, no bo tam nie czuję się tak pewnie jak w swoim środowisku naturalnym, więc tam będziemy przechodzić na poziomie adekwatnym do sytuacji. Zdaje się, że na kanale przechodziłem na poziomie normalnym. I to było jak najbardziej uzasadnione dla mnie, bo to mimo wszystko jest inna gra. Zupełnie inna gra. Nie muszę chyba tego nikomu udowadniać. I na okazji to tutaj poruszę. Chcę dokończyć Let's Play Halo 3, bo zostało, no ostatnio zostały dwa odcinki, teraz już na szczęście tylko jeden. Chcę dokończyć to, żeby mieć komplet tych trzech Let's Playów. I na razie sobie damy spokój z Let's Playami. Bardzo bym chciał kiedyś mieć komplet gier na kanale. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Ale najbardziej podstawową teraz formą Let's Playowania będzie to, żeby wrzucić kompletny Let's Play jak najszybciej po premierze gry. Co wiadomo, nie nadarzy się zbyt szybko, bo wypatrujemy Halo Infinite i jeszcze trochę sobie je powypatrujemy. A inne starsze gry, które też chciałbym mieć na kanale, to zaczekamy do momentu ogarnięcia streamowania, co niestety na razie jest związane z jakością połączenia internetowego w miejscu, gdzie mieszka. Więc do tego czasu damy sobie spokój, wyczekujcie jeszcze jednego Let's Playa, który zakończy Halo 3. A no i czekam na Wasze opinie odnośnie tego, na jakim poziomie Halo gracie, na jakim poziomie trudności Halo gracie i dlaczego. Ja Wam dziękuję dzisiaj za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach, cześć.